Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Przyjechał Daniel, jest tam z tyłu, już go poznaliście. Wczoraj byli w Uczykije, także ekipa się tworzy. Dziewczyny robią grilla, ale my jeść nie chcemy. To niech oni sobie tutaj zjedzą, ale zobaczmy, co się dzieje. Co to jest? Aha, to jest taka ichnia kiełbasa. Sosyć. Jest sosyć. No i tam jakieś jeszcze nawet wczoraj z grilla rzeczy dogrzewają i tak dalej, nie? Dobra, jest Leila, jest Stefan. I jest do sprzedania taki zoomerek, zaraz wam pokażę. Ale mi niepotrzebny, bo mam dwa. Tu, nie wiem, tu się psują faktycznie. U Marcina się psuło. Drugi akumulator padł. Nie wiem, czy to jakieś tutaj jest inne przeciążenie atmosferyczne, że Sreja była, kupiła, zaraz będę wymieniał drugi akumulator. Jak ostatnio wymieniłem w tym, tak teraz przestał działać w tym. No i taki zoomer jest do sprzedania za 6 stówek. No ale mi niepotrzebny. Ja to bym chciał, jakbym kupował to drugą taką nozę, jak mam, żeby im większa platforma była. Tu nie jest taka mała, ale nie jest też taka duża. On bardziej jest taki dwuosobowy, byśmy powiedzieli. No, tak to wygląda. Dobra. Idziemy tam do naszego gościa, który przyjechał do nas. Co Leila za mną chodzi i mnie podgryza w klapka. Tak, podgryzasz pana w klapka? Pan nigdzie nie jedzie, nie bój się. Pan ma tu tak dobrze, że nigdzie nie musi jeździć. Daniel, dwa słowa do mikrofonu, proszę. Ja tylko dodam, że Kmer pod kocem trzymał i płakał, jak sprzedawał. Do dzisiaj mnie gania po CMREP, bo chciałby go odkupić i... Ja daję pół ceny, a on nie chce sprzedać. No niestety. Wywrzyjmy wpływ na niego w komentarzach. Nie sprzedasz, to cię nagram. Dobra. Chodźcie. Stefan, to jest twoje. Nie chcesz? To nie. Tyle mięcha ci pani nagotowała. Przecież ile to kosztuje? Ty mi powiedz, Stefanie. Ale ja to sobie wynosi, bo za dużo kawałek. Zajadaj, zajadaj, bo ci zjedzą inne pieski. Leila, zjadaj, bo ci Stefan zje. Nie. A dziewczyny jedzą sobie na podłodze zamiast pójść do jadalni, bo one po wiejsku wychowane i one nie chcą jeść w jadalni, one sobie jadły tutaj. O, zobaczcie. I tutaj mają te talerze i tutaj sobie jedzą swoje rzeczy. I ja nie rozumiem, czemu nie możemy z kolegą zrozumieć. Słuchajcie, okazało się, że jest Semre Polka, która robi pierogi. I zadzwoniłem do niej, skontaktowałem się i wykupię cały jej stok. A ma na chwilę obecną 6 paczek ruskich po 4,5 dolara. I 3 paczki z borówkami też po 4,5 dolara. Zapytałem się tylko, czy po drodze ogarnie mi ze 2 cebule i płacę jak za pomarańcze. Napisała, że nie ma problemu i że przywiezie mi je tam później, także dzisiaj będą pierogi. Także Danielu, dzwoń po familię, dzisiaj tak. Zapraszamy na pierogi. Zadzwoniony. No to wskakuj do basenu. No, przestań. No co, no. Mojemu się skojarzyło się z tym, nie? Z poprzednim filmem. Utonąłeś? Nie, dobra. To ja sobie też stawiam tutaj kielich wina i też wskakuję. Elegant. Dobra. No. Tylko napiszę jeszcze do tej Polki, żeby nam, jak będziemy w basenie, to jestem nieuchwytny, nie? Żeby odsmażyła. No. Co tam tutaj kół, Stefan? Słuchajcie, po basenie podałem gołdę. Wino z serem najlepsze. A my cały czas czekamy na pierogi od Polki, która tu mieszka, która ma nam przywieźć pierogi. Doczekać się nie możemy. No. No, doczekamy się. Patrzcie, jacy fajni goście odwiedzili. I ten piesek też było tak, że ktoś go porzucił. On miał już nie chodzić. I się nasza rodaczka nim zajęła i chodzi i się cieszy, miał żebra połamane. Zobaczcie, nie? To jest fajne. I to nas łączy tutaj też, bo my też mamy takie dwa harpagony niedobre. Ale też dają radę. Janka, ten... nie zrobiłem w ogóle zdjęć pierogów, a były mega, nie? Bardzo dobre pierogi, no, naprawdę. Mega. No. Podobały się pierogi, smakowały? No. No.
Dobra, rodzinka wspaniała nas opuszcza. Narka, do jutra, Narka, albo do pojutrza. Cześć, cześć, cześć. No cześć, 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 pa. Papa. Słuchajcie, to wygląda jak worek z krwią. Bo to krew. Taki jak pod kroplówkę się daje. A witam wszystkich w kolejnym odcinku, czy ja już zacząłem? Nie wiem. Dobra, Daniel jedzie i zaprosiliśmy ich dzisiaj na grilla. Zobaczymy, czy przyjadą, bo tam zależy, jak dzieciaki się zachowują, to taką będą miały nagrodę, że przyjadą do wujka lub nie. A ja zaraz jadę na miasto, to mam coś nagrać. Co tam, tyku? Pani jedzie po zakupy. Się cała ubrała, żeby ją słońce nie przypaliło. Lejla ze Stefanem pobiegły do sąsiadów. Jakoś kota pogoniła, ale tak mieszanym językiem chińsko-angielsko-ręczny-okmerskim. Dogadałem się, oni mówią, że nie mają nic przeciwko, żeby te psy tu przybiegały, bo wiedzą, że są od nas. Wiedzą, że to są psy zabezpieczone, szczepione. Lejla, Stefan! Ale schodzą te po drzewach, nie jaszczurki, nie jaskółki, tylko jak się nazywają po polsku te? Te z długimi ogonami. Wiewiórki. O. Sąszu po chińsku. Ale wszelka wolność ma swoje granice. Muszę je gdzieś namierzyć. Chodź, masz. Chodź, masz. Tam jest jakieś wyjście na ulicę. Kurde, gdzie one polazły? Lejla się znalazła, a Stefan? Fajnie, bo to takie jeszcze tereny niezagospodarowane, tak bym powiedział. O. Stefan! Pozostaniesz zjedzony przez tubylców. A tu są. Gdzieś mi do kolejnych sąsiadów biegły. Jedni sąsiedzi przyjmują ok, ale inni mogą nie ok przyjmować. Tak więc zapraszam Lejla, Stefan do domu. A taka to nasza uliczka fajna, tak? Także tak nie jesteśmy. Tam dalej jest główna droga, ale my jesteśmy przy bocznej. To jest to właśnie fajne, że mamy coś takiego. Lejla była na zakupach i widzę, wchodzi do basenu. No, Lejla się bawi w wodzie. A ja teraz wymienię akumulator w tym drugim skuterze. Stroje zrobiła żarełko, zobaczcie. No, ryż ze shrimpsami, czyli z krewetkami. Dobra, tak więc na stole jest coś takiego, ale później będzie coś innego. Dobra, i to jest moja porcja. Zjemy. Troszeczkę kwietników nagramy. Ale co tu mamy? O, zobaczcie. Jakie one się tu cieszą, bawią. No. Ale tu mają zabawę. Uja! Tu się labrador wybiega. Ale się zmęczył. Teraz go Lejla załatwi. Co? Się żeś zmęczył. Do basenu tak z nimi wchodziłem, ale na rękach, bo się boją. Ja muszę jakieś wyjście zrobić, wejście. A co, już kopiecie dziury tutaj? Zajadacie coś? Co tu masz? To może nora pająka jest, albo borsuka. Co? Co ty tu wyjadasz? Albo se psy coś zakopują tutaj. No niech mają. To już widzę, ktoś kopał. No, to widzę, chyba Lejla kopała. Kto kopał, co kopał? Ja się pytam. No słuchajcie, tutaj mają zabawy co niemiar, że tak powiem. Tak z perspektywy u nas się to wszystko prezentuje. Bardzo fajny widoczek. Elegancko, zobaczcie, kurde, no to jest sielankowy widok, nie? No lepiej by się nie dało, naprawdę, jakbym miał sobie to wymyśleć. Tutaj mamy tą ścianę płaczu, lekko woda szumi. Tutaj kwiatki rosną. Czekajcie, zrobię tak. Ściana płaczu, taka
wodospad, fontanna. Wbrew pozorom nie jest taki płytki ten basen. Co, Stefciu? Muszę im zrobić takie wejście-wyjście, bo on się boi tutaj wchodzić. Wiem, że Stefan dobrze pływa, ale się boi, bo on na tych schodach się będzie ślizgał. Więc jakieś wejście-wyjście muszę im zrobić, nie? Przepraszam, że jeszcze dzisiaj taki odcinek, że nigdzie nie jeżdżę, ale mamy gości się znowu dzisiaj spodziewam. Tam mamy mały kłopot, bo dziewczynki mają karę, bo nie wiem, coś tam, jak to wiecie, jak to dziewczynki. I ja poprosiłem rodziców o odroczenie kary. Zobaczymy, przyjadą, nie przyjadą. Co, Stefan? On tu wodę pije. Tu wodę. Przecież ty masz wodę, ja ci dałem wodę. To on tu woli z rybami wypijać, tak? No możesz to wypijać, w sumie tam deszcz napada. Jak wolisz taką, z mikroelementami, że tak powiem, to pij sobie tutaj, nie? Lejla, to nawet nie sięgniesz tu do wodopoju. Musisz iść do normalnej naszej wody, co? Ale teraz macie tu zabawę, co? No i zobaczcie, tak jak to się patrzy na niebo, dzisiaj piękne i tak dalej, nie? Mam nadzieję, że dzisiaj ludzie przyjdą, bo tak jak mówię, wystąpiłem o odroczenie kary jako człowiek takiego interesu publicznego. A to wiecie, jak to tam zawsze jest, nie? Coś Strela jeszcze tu robi. O. Co tu mamy? A ona ma te owoce, mango na kwaśno. No dobra, jeszcze skoczę, słuchajcie, nie będę dzisiaj na siłę nigdzie jechał, jutro muszę pojeździć. Bardzo was przepraszam. Aha, live'a miałem wczoraj też zrobić, nie? No ale to jest też tak, że ja powiedziałem 1000 subów. Jak ja się kładłem spać, to było 950. Ja widziałem, że zaraz dobiję, no ale wiecie, no ja też mam czas spania, to u nas jest 5-6 godzin różnicy, zależy tam jaki czas. No i ja po prostu w pewnym momencie idę spać, no to później się wbijają te suby, jak ja śpię, no to też nie jest tak, że ja będę siedział i warował przy tym, no i zaraz odpalę tego live'a, bo wam się należy, ale to tak jak mówię, no jeżeli one wpadły u mnie w nocy, nie wiem, druga w nocy, czy tam 12, nawet jak ja już śpię, no to trudno, żebym zrobił, odpalił tego live'a, nie, jak mi głowa spada. No to tak mówiłem, no będzie 1000 lajków, to odpalę live, ale no poszły za późno, nie? Dobra, myślę, że na tym powoli kończymy. Jutro na pewno się ruszam i robimy miasto. No już tak kończymy, bo znowu będzie, że siedzę tylko w norze. Choć nora fajna. No ale tak to, wiesz, co Lejla? Ale wy jęzory macie, ale wy się tu cieszycie, co? Tutaj to jest ten, nie? Też już namierzyłem weterynarza. Wczoraj była u nas Polka. Ona pozwoliła mi się nagrać, ale nie za bardzo chciała. Więc ją dzisiaj wykasowałem i mówię, że nie puszczam tego, bo ona powiedziała, możesz mnie nagrać, ale widziałem, że była niechętna. Jej mówię, dobra, jak byłaś niechętna, to po co? Może się kiedyś przełamiesz, będziesz chętna. Mają pieska, tak jak wam pokazywałem, chłopa ma z innego kraju, też nie muszę mówić, bo nie wiem, czy se życzy, ale jest trenerem jiu-jitsu i ćwiczy tutaj i żołnierzy, i jakieś tam jednostki. Jest ogólnie trenerem jiu-jitsu, czy te wszystkie Muay Thai tutaj tego, to jest gdzieś w temacie, że tak powiem. To jak będę potrzebował trenera, to na pewno do niego się odezwę. Pierogi robi mega, wczoraj jedliśmy. Też mamy już w takim układzie. Kto to nabroił tutaj? Wy, pieski? Kto tego liścia mi złamał? No dobra, dookoła domu. Już, susem, cyk, sprawdzić, co tam się dzieje. Żeby jacyś źli ludzie nie przyszli. Tu mamy zasieki, wszędzie zasieki. No. Dobra, to by było na tyle. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Pozdrawiam, cześć. Długie ujęcie. Dobrze, słuchajcie, już taki ostateczny news. Przyjeżdża Marcin z Dżunku, przyjeżdżają tutaj nasza rodzinka z dzieciakami. Kara została przełożona. Nieważne, Stroje też robi jakieś sałatki i tak dalej. Ja już nic tam nie będę nagrywał. Nie będzie z mojej strony. Poproszę Marcina, żeby nagrał, jak chce, relacje z tej imprezy, bo ja chcę po prostu dzisiaj wyłączyć kamerę, a jutro jedziemy już w miasto, także tak to będzie w ten sposób. Jeżeli uda mi się dzisiaj live'a zrobić, to zrobię, a jeżeli nie, to nie, bo mam ludzi, nie chcę przy ludziach, bo nie każdy chce i tak dalej, wiecie. Później to jest takie niekomfortowe, a te, ja tak jak mówię, Marcin ma otwartą kamerę dzisiaj, żeby nagrywać, a ja nic nie będę już nagrywał z tej imprezy dzisiejszej, będzie bez telefonów, chyba że Marcin, tylko jedyna osoba. Jak coś będzie chciał, to nagra, jak nie, to nie.